Antykwaria Datticus prezentuje W początkach I wojny światowej kwestia polska nie odgrywała znaczącej roli w działaniach Niemiec i Austro-Węgier. Także Rosja i jej zachodni sojusznicy, Anglia i Francja, nie brali pod uwagę dążeń niepodległościowych Polaków. Ale stopniowo ta sytuacja się zmieniała. Do armii trzech zaborców zmobilizowano w 1914 roku półtora miliona Polaków. Organizowanie się formacji wojska polskiego, na przykład Legionów Piłsudskiego, stało się jednym z warunków odzyskania niepodległości. Ale dopiero latem 1915 roku, wraz z zajęciem przez Niemców i Austriaków terenów zaboru rosyjskiego, kwestia odzyskania państwowości przez Polaków stała się elementem polityki międzynarodowej. Jej etapy wyznaczyły manifest cesarzy Austrii i Niemiec z listopada 1916 roku, deklarację prezydenta USA Wilsona ze stycznia 1917 roku oraz chaos polityczny rewolucji październikowej. W czasie I wojny dyplomatyczne, polityczne i wojskowe działania, szczególnie Dwóch reprezentantów polskich pragnień, Dmowskiego i Piusudskiego, będą organizować zbiorowe wysiłki społeczeństwa. Ostatecznie wąsy Piusudskiego zwyciężyły z wąsami Dmowskiego w walce o serca Polaków. W czasie rewolucyjnych wydarzeń w Niemczech Rada Żołnierska Niemieckiego Garnizonu w Warszawie zwróciła się rankiem 10 listopada do przybyłego do miasta Piłsudskiego, osławionego między innymi internowaniem w Magdeburgu, z propozycją uzgodnienia warunków ewakuacji oddziałów niemieckich. 11 listopada 1918 roku Rada Żołnierska podpisała z nim porozumienie, które zapobiegło poważniejszym walkom w Warszawie. To właśnie ten dzień uznano później za datę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Zakochaj się w antykwariatach. Akcja społeczna